Cześć, witajcie. Jesteśmy na obozach muzycznych z Dawidem Kwiatkowskim. Dawid zdradził nam, że na początku przyszłego roku wychodzi jego 5. płyta, a teraz porozmawiamy o jego dotychczasowej twórczości. Jak wiemy, Dawid próbował różnych gatunków muzycznych, jednak chyba najbardziej mi się podoba ten, który znajduje się na płycie Element 3, ponieważ znajduje się tam dużo takiego mocniejszego grania. Tak, to w ogóle też jest moja ulubiona i super, że Dawid połączył tam dwa języki, bo mowa tu oczywiście o piosenkach Freedom i Headlines. I dzięki temu ludzie za granicą mogą także słuchać jego muzyki. Tak, i w tamtym momencie powstał też również motyw korony, który mobilizuje fanów do dalszego działania i samorealizacji. Ale jeśli już jesteśmy w temacie Elementu trzeciego, warto tu wspomnieć o pop and roll, bo przecież tam też są te ciężkie brzmienia. A piosenka tytułowa pop and roll przecież idealnie pokazuje to, jak od lekkich brzmień łatwo można przejść do tego ciężkiego grania. I to jest super według mnie, tak jak na przykład całe Morze Łez przecież jest ciężko grane, ale tutaj też pojawił się pierwszy raz właśnie ten język angielski. Pamiętacie? Tak, Afraid. Tak. Zgrane cały czas na trasach. I myślę, że teraz nie pozbędziemy tego z trasy tak szybko. No myślę, że podoba się ta piosenka tak samo Dawidowi jak i nam, dlatego wciąż ją gra. Tak, ale jeżeli chodzi o mnie, to najbardziej chyba mi się podoba jednak 9893. Mam do niej jakiś taki duży sentyment, dlatego że kiedy poznawałam Dawida, to pierwszą piosenką, jaką od niego usłyszałam, to było właśnie Biegnijmy i no, pewnie was tak. Dokładnie. No i właśnie gdy przypominam sobie tą płytę, to mam przed oczami te wspaniałe koncerty, na których była taka magia, że naprawdę, znaczy teraz tak, też jest. Zdecydowanie miały swój klimat. Tak, tak, ale zobaczcie, się zaczęło. Powrót do przeszłości, bo przecież właśnie ostatnio na trasie też Dawid chodzi w kapturze czarnym i znowu zaczyna tak. Tak, jak na plenerach w 2014 bodajże. Tak, a właśnie jeszcze do tej 9893, to jaka jest wasza ulubiona piosenka? Moja to zdecydowanie Trzy żywioły, ponieważ jest taka energiczna i zawsze na koncertach chciało mi się do niej najbardziej bawić. Moja to chyba Wytrzymać chcę, jeśli się nie mylę. Jest taka najbardziej intymna, taka wrażliwa bardzo. Wzruszająca jest. Wzruszająca bardzo i no faktycznie Dawid pokazuje w niej takie wszystkie emocje, które mi towarzyszyły. No, ja podobnie do ciebie właśnie, tytuł dla ciebie. I też to jest takie spokojne dość. I według mnie ma w sobie taką magię. W sumie dokładnie nie potrafię określić, co mi się tak w niej podoba bardzo. Po prostu jest taka delikatna i ma taki przekaz. Tak, rozumiem cię. Ja tak, myślę ogólnie, że każda piosenka z tej płyty jest na swój sposób cudowna, ale moim zdaniem najbardziej 2 plus 2 jest taką piosenką, która przypadła mi najbardziej do gustu. A co Countdown? W sumie jest to najnowsza płyta, jeszcze o niej nie rozmawiałyśmy. Tak, ja bardzo lubię Countdown i w ogóle podoba mi się, że jest w całości po angielsku, przez co Dawid może reprezentować siebie za granicą. Ludzie, którzy tam mieszkają, po prostu mogą odebrać, bo jednak jakby śpiewał w języku polskim, to nie każdy by zrozumiał i nie byłoby to takie efektowne. I zrozumiałe, nie? Tak. No ale wiecie, myślę, że gdyby nie Konrad, to Dawid nie podjąłby się tego tak, sam. Tak, zdecydowanie. Gdyby nie Konrad, to Dawid teraz nie miałby takiej możliwości jeżdżenia z tą płytą po całym świecie praktycznie. Tak. W ogóle ta płyta jest taka przełomowa moim zdaniem, nie? No widać w niej na pewno największy progres. Ale tak jak wiecie, puściłybyśmy sobie po jednej piosence chociażby z każdej płyty. To każda jest przełomowa. Tak, tak. I każda ma taki swój charakter. Widać tą różnicę w głosie. Mhm. Zdecydowanie, ale zobaczcie, jak widać każda z nas ma w sumie inny gust i różnimy się bardzo od siebie. A mimo to mamy podobne oczekiwania do nowej płyty. Właśnie, no to płyta przecież wychodzi. W ogóle moim zdaniem to ona będzie taka intymna, bardzo wrażliwa. Dojrzała. I będzie nam... Tak, już w ogóle po sam 1-0 widać, że nie da się za pierwszym razem zrozumieć sensu tej piosenki. Trzeba słuchać w kółko, bo każdy może odebrać ją na swój sposób. I to jest właśnie i to jest super. To jest taka jakby nowość, która jest naprawdę super. Ale wiecie co, ja odsłuchując, pierwszy raz właśnie sam 1-0 to było w ogóle w nocy, tuż po tym jak ona się pojawiła na Spotify'u.
i tak naprawdę usłyszałam tą trąbkę, super trąbka, ale potem usłyszałam te pierwsze dźwięki tego keyboarda chyba, rzuciłam tym telefonem, bo stwierdziłam, że nie, to nie jest Dawid, ja nie chcę takiego Dawida. Ale super, że w ogóle zaczyna coś nowego, że możemy tak, ale właśnie potem dopiero się przekonałam wydanie. Do tego. A myślę, że teraz Ci się podoba, prawda? Tak, bo ten obóz też dużo mi pokazał właśnie, co jest w tej piosence takiego szczególnego, uświadomił tak, mnie bardzo. Tak, według mnie właśnie jest ta piosenka bardzo oryginalna i mimo, że jakby ja nie słucham na co dzień rapu, to no to jest po prostu cudo. Właśnie rap, ja się w ogóle nie potrafiłam przekonać do tego, że Dawid rapuje. I to było dla mnie takie trudne, ale bardzo mi się podoba ten sam 1-0 i myślę, że kolejne piosenki, jakie poznamy z tej nowej płyty, będą nie takie proste i trzeba będzie się szukać tego sensu, bo jednak słuchaliśmy na przykład, nie wiem, Nasze Miasto, to jednak tam są takie proste wersy, nie wiem, na przykład Nie Poddawaj Się i to jest zrozumiałe. A ta płyta będzie taka tajemnicza, głębszym przekazem. Głęboka. Ale wiecie, już mamy tą małą zajawkę, sam 1-0, ale przecież wcześniej już wyszedł Mały Sens, znaczy nie wyszedł jeszcze. Po prostu wiemy, że jest, bo jest grany na trasach. No i dlatego tak strasznie nie mogę się doczekać tej płyty, bo to będzie po prostu zapowiada się super. Tak, tak, jak cała płyta pójdzie w tym kierunku, to będzie totalny sztos. Sztos zdecydowanie. Dziękujemy za obejrzenie materiału. Do zobaczenia.